Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Days Gone. Fabuła nam się zagęszcza. Bojówka pułkownika Garretta ruszyła na północ i mamy tutaj trzy takie obozy, w których oni mogą przebywać i musimy te obozy zlikwidować, z tego co się orientuję. Jestem tutaj już przed pierwszym. Lecimy. Będziemy tłukli ekipę. Zobaczymy, jak tam to wyjdzie. Wszystko przed nami. Wszystko przed nami. Cholerne Bojówka. bojówki. O Boże, zabiję wszystkich tych drani. Cały oddział. Muszę uważać. Dobra, na szczęście tylko 9 sztuk. Na szczęście tylko 9 sztuk. A zatem odrobina cierpliwości. Pan się obróci, pójdzie w drugą stronę. Bo pan się obróci, pójdzie w drugą stronę. Nie będziemy amunicji marnowali niepotrzebnie. Dobrze, pan się obrócił. Poszedł nie do końca w drugą stronę, ale niech, ale powiedzmy. Ale wybaczam. I z głowy. Co to było? I z głowy. Kogoś widziałem. Dawajcie, wysoki syny. I trzeci z głowy. Przyzwoicie. Idą tutaj! Twój szlak. O! A ten kurna. A co tu mi się stało? A dlaczego ja nie mam kurna mojego toporka? Co to mi tu za numer teraz? Halo! Kuźwa, gdzie jest mój topór? No bez jaj. Strana bojówka, dawajcie! A potem dałeś nogę. To było mało rozsądne, stary. Oddaj się, możesz się zgarnąć. Strzelił mnie! Dostałem, dostałem! Teraz cię... Nacierać! No, jedziesz. No co tu mi? Dlaczego tak długo to trwa? Nie mogę się ruszyć. No dalej, do dzieła. No tylko kurna, gdzie jest mój topór ulubiony? Wychyl się. Dobra, obóz załatwiony. Tu jest mój topór, no przecież. To co? Jasny gwint. Życia prawie nie mam, ale jazda. Jak my tu stoimy z bandażami i z różnymi innymi rzeczami? Jako tako. Trzeba się troszeczkę rozejrzeć, tak na szybko. Ale nie za długo. Bo nadmierne rozglądanie szkodzi zdrowiu. Dobra, kurde, amunicji tutaj nie znajdziemy. Jakby tak apteczkę znaleźć, to by było fajnie. Dobra, palicho. Innym razem. Ewentualnie butelki. O, butelki na mołotowy jak najbardziej, bo niedawno walczyłem z hordą i troszeczkę mi ubyło. Natknąłem się na hordę gdzieś tak całkiem przypadkiem. Ni z gruchy, ni z pietruchy. Dobra, z grubsza mamy. Obóz z głowy. Nie, tutaj mamy kolejny obóz pod bokiem. Nie będziemy jeździli tam nie wiadomo gdzie. Tylko musimy się dostać do naszego pojazdu mechanicznego. O, łobdu! Pojazd, gdzie jesteś? Kurwa, jak tak daleko go zostawiłem? Tak by wychodziło.
Dobra, zostawiony daleko, ale... Ale jest. Jedziemy teraz w takim układzie. Daleko mamy? Nie, 500 metrów. Więc nie ma tragedii. Pantera, cholera, trzeba wiać. Plus jakieś zombiacze gdzieś tam się wydzierały. Dobrze, niech się zajmą sobą, a my się zajmiemy naszym zadaniem. Nie właśnie w drogę! Dziękujemy. Może kiedyś tam wrócę, żeby zebrać z niego skarby. Dobra, mamy następny obóz. Bojówki, cholerne bojówki. Cholera, trochę za... A co to jakiś taki panterniak? O, co mi tu teraz za numer? O, co to, halo? Kurna, jeszcze zombiak. No kur... Ruszaj się trochę! Kurwa mać! Szlak by to trafił! No! No przecież! Nie, 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 ja chcę ku... Ja, nie, 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 jedziemy... Nie, ja chcę umrzeć. Mam dość. Mam dość. Dawajcie! Co się dzieje? Muszę przeładować. Kurna, jeszcze wilków tu brakowało, no. Bez jaj. No bez jaj. Tam jest. Że tak to ujmę.
No, tak lepiej. Tak lepiej. No to jazda. Co to było? Trzeba nacierać. No to lecimy dalej. Dziwko, bo nikogo nie ma. Dajcie, wysoki syny. Trochę się... Przeczesać teren. Dobra, czterech poszło. Kto... Aha, tutaj się chowa za murkiem i dlatego go nie widać. Dobra. Tych cwaniaków to trzeba, kurna... Ostrożnie, bo to są pancerni tacy. I strzelanie to ciężko do nich idzie. No dobra, zaraz coś tu. Oj, wlazłem z krzaków. Niedobrze. Kurna, jeszcze zombiacze, no przecież, no bez żartów. Trofeum. Już? Wszyscy poskakali sobie? Dobra, no przeładuj, żeż w końcu. Dobra, tak. Mołotow, bardzo fajnie. Apteczka, o, apteczka się przyda, bo jestem lekko wystukany z takich drobnych rzeczy. Szmaticzku. Okej, jak my tu z mołotowami? A palicho, jeszcze sobie zrobimy jednego. Dobra, nieważne. Szmata, ekwipunek pełny, dobra. Obóz zlikwidowany, dobra. Nie, nie miało być tak, ja chciałem, no... Ile tu jest kurna zombiaków teraz? Wypadł. Nie, nie, nie bawimy się. Nie bawimy się w takie rzeczy. Później będziemy się kurna bawili w zombiaki. Ja tu kurna 3 lata spędzę. Błąd. A nie, znaczy w sumie dobrze. Tutaj trzeci obóz. Na szczęście stosunkowo niedaleko. No jak? Jakoś leci. To tu horda jakaś? Że ich tyle się wydziera? Bojówka. Cholera. I kolejny. Dobra, niech się leją. Są zombiacze. Niech zrobią robotę. No były przed chwilą, dopiero co przed chwilą goniło mnie stado zombiaków. Już ich nie ma. Serio? To jest dopiero żart.
No patrz przecież! Właź do środka. Zastrana bojówka. Dawajcie! Sam nie wiem, co ja na to. O, tu jeszcze wyjedz, cholera. Wyjedz się chyba zawiesił. Dobra. Z wyjdem spokój. Jak my tu stoimy z naszym... nie. No! Co tu się kurna? No zobaczcie, przecież... Kurwa, to są jakieś jaja, no. Szlak by to trafił na miejscu, no. Cyrki jakieś, naprawdę. No kurwa, jego mać! Zabić go! Ja i tak dalej. No dalej. Trzeba dobrać. No dalej. Do dzieła. Wiemy, że to ty. Oddaj się. Pułkownik opisuje, że czeka cię uczciwy proces. Słyszysz? Tak nie masz czasu. Tutaj. Ruchy, zwalniam. Nic mi nie zrobisz, dupku. To pancerz, dupku. Zabij go. Jebać bułem. Nie rusza się, zapsu. Trzeba się cofnąć. Kurde, no przecież to jest jakieś szaleństwo. To mi się przyda. Ej, dupku! Wiemy, że tam jesteś! I wiemy... Ja też wiem, że tu jestem. Oddaj! Sam cię zastrzelę, słowo! Nie zostawimy cię w kierunku! Dawajcie, wysokie syny! Osłonię cię! Ogień osłonowy! Przygwoździli mnie tu! To już chyba wszyscy. O, dobra. Coś poszło. Cześć, Ricky. Zrobione. Dobra, dzięki Bogu. Dam znać buzerowi. Bez odbioru.
Dobra. Co by tu jeszcze? Bandaże zrobione są do pełna. Tutaj. Tutaj jest ok. Z grubsza pozbierane. Z grubsza jesteśmy pozbierani. Tutaj kurna hordy gdzieś wylazły. Dobra, i teraz tak. Obóz żelaznego Majka. Nie, jeszcze jest myk taki, że mamy zaatakowany obóz Copelanda. Tak, dobrze kojarzę. A co to się jest w obronie słabych? A to ci dopiero? No to nic, to w takim układzie nie. To w takim układzie lecimy do... Tutaj polecimy. Będzie szybciej. Bliżej. Bo coś trzeba zrobić. Coś trzeba zrobić. Może uda nam się zwinąć w jakimś rozsądnym czasie. I gdyby się udało zwinąć w jakimś rozsądnym czasie, to jeszcze byśmy do Copelanda polecieli. Zobaczymy. Zobaczymy, co nas tutaj... tak. O Jezus. Zadanie trzeba przestawić. Ale to jest dziwne, bo... no bo tu jest... w obronie słabych jest inny kolor zadania, a tutaj w obronie słabych jest inny kolor zadania. Tutaj się hordy jakoś usystematyzowały. No, nic innego nie ma, dobra. Lecimy w takim układzie, otwórzcie mnie tą. Moment, to Deacon. No, to Deacon, tak, to Deacon właśnie. Dobra, trzeba jechać do mechanika. Naprawić i zatankować. Hej, Deacon. No, siema. Jak tam życie w obozie? Naprawione. Kurde, zatankowane, dziękujemy. Idziemy też, uzupełnimy amunicję. Gdzie tu jest? Amunicję. Hej, Dick. Jak się miewasz? Siemka. Blair, jak tam życie? Zaopatrzenie. I słusznie. Uzupełnij. Okay. Apteczka pełna, tutaj pełne, wszystko pełne. Okay. Dobra, i teraz tak. Ricky, no Ricky, ale kurde, ja tam Ricky nie widziałem. A nie, jest, schowała się za motorem, dobra. Dick, potrzebujemy pomocy. Ricky, hej, coś nie tak? Właśnie rozmawiałam z Jeremym przez radio. Jeremym? No, Givensem. To ten młody, który przyjechał kilka dni temu. Był w tej grupie, którą zupełnie rozbita niedaleko Tamalo. Przydzieliłam mu służbę na moczarach, ale najwyraźniej Jeremy nie słucha rozkazów. Okej, okay, ale co z radiem? Czemu on w ogóle jest w syfie? Chciał się sprawdzić, więc pojechał sam po zapasy. Niestety skończyła mu się waha na farmie na północny zachód stąd. Zaznaczyłam to na mapie. Znajdź go, zanim... Zanim da się zabić, tak? Jasne, rozejrzę się po tamtej okolicy. No dobra, w ich menu. Dobrze. No rusz się. Dobrze cię widzieć. Daleko to jest? Zaknij w dupę nie w oko, bo ani tam nie poje, ani tam pojechać, ani tam co. Jak tam życie? Dobra. Wsteczny w takim układzie. Wróć, a tu jest wyjście. Kurde, zawiesiłem się. O proszę. Na razie, Dick. No na razie. Jedziemy zatem. Co to jakoś tak mglisto? Mglisto, że drogi nie widać. Halo?
Kurde, taka... Taki przez tą mgiełkę. Tak jest, kurde, tak wiecie, nie? Tak inaczej. Hej, Ricky, a ta farma, gdzie ona dokładnie jest? Po drugiej stronie mostu prowadzącego do naszej farmy. Szukaj po lewej. Dobra, czekaj, masz na myśli farmę Lost Lake. Kumam, bez odbioru. Dobra, tutaj coś mi drży, więc trzeba sprawdzić. Okej, okay, tak, to musi być tutaj. Gdzie to drży? Tam coś drży, dobra. Skończyła ci się wacha, więc stół warsztatowy, wziąłeś kanister. Gdzie poszedłeś, Jeremy? A niech to. No dobra, to lecimy. Wytrop Jeremiego. Hej, znalazłem jego motor. Tylko motor? Tak, a wygląda na to, że ruszył do Sherman's Camp. Jezus, Deacon. Pewnie jest na stacji benzynowej i wydłubuje batony z automatu. Słuchaj, znajdę go. Stacja benzynowa. Gdzie jest? No i dobra, na stację benzynową trzeba po cichutku. Gdzieś mi tutaj coś drży. Pani kurna, gdzie? Halo? Tak gdzieś to jakby... A tutaj, dobra. Dobra, czyli napełniłeś kanister? O kurwa mać, łupieżcy. No to lecimy dalej. No to lecimy dalej. No i co? Załatwmy to. Dobra, chwilunia. Dobrze, jednego mniej. Coś drży znowu. Idą tutaj! Ktoś padł! Ktoś dostał! Osłonię cię! Znajdź Jeremiego i uratuj go, będzie kurna ciężko. Co tu mi tu teraz? Muszę przeładować. Ja, biegaj. Co tu się kurna dzieje? Szlak by to trafił. No, co tu mi? No co tu mi się wyczynia? Halo! Wycofuję się! Kryjcie mnie! Tu jesteś! Jasna cholera!
Kurna, tu jakaś jest lepsza ekipa. Tu się ludzie nie kończą. Tu się ludzie nie kończą. I jak ja mam tu znaleźć tego biednego chłopaka? Serio? Kuźwa, serio? Trzeba łazić i zaglądać chyba wszędzie. Co za gówno? Można tą, tą lampę gdzieś strzelić w nią, żeby przestała się... ten? Nie można. Znaczy strzelić można, ale... ale będzie... dalej pryczało. No i teraz jest kurna orka. Szukanie dziury w całym. No szukanie kurna dziury w całym teraz, aż się znajdzie gdzieś kurna w jakimś zakamarku, w dupę. Co za gówniana robota. Przecież mogą go trzymać kurna wszędzie. W każdym pokoju, kurna. No wysiadam, naprawdę... Gdzie łażenie i szukanie... No to jest łażenie i szukanie igły w stogu siana, no dosłownie. Dosłownie. Proszę pana, hej! Tu, tu jestem, tutaj! Dobra, dzieciaku, czekaj! Już idę! O, patrz się, kurna! Igłę się znalazło. Ale gdzie tutaj? Gdzie tutaj? No przecież... No przecież gdzie tutaj? No wychodzi na to, że w tym budynku, tak? No ale kurwa gdzie? A tutaj? Serio? Panie St. John? Oh, dzięki Bogu, dzięki Bogu. Wystarczy Dick, młody. Oni mówili, że mnie pocną. Mówili, że mnie zjedzą. O matko, dobra. Trzymasz się, to bierz wachę, a potem dupa w troki i wracaj do obozu. Łapiesz? Tak jest, i cholera, tak jest. Nie panuj mi tu, jestem Deacon. Tak jest, tak, dziękuję panu. Dobra, poszło. Poszło. Co ja mam teraz ze sobą zrobić?
Dobra. Coś ze sobą trzeba zrobić. Nie bardzo wiem co. Co my tu mamy? Mamy jedno zadanie do zrobienia, tak? I to jest zadanie bardziej fabularne. To będzie akurat na przyszły odcinek pewnie, jak pójdę tam, to coś się więcej uruchomi. Chyba tak. Chyba tak to będzie. Dobra. Słuchajcie, tutaj kończymy. Trochę się powściekałem znowu. Bo czasami ta gra jest bez sensu, a czasami mnie denerwuje z innych powodów. Dobra, tutaj sobie kończymy i w następnym odcinku polecimy dalej, będziemy działali coś tam, więc więc no co, więc zapraszam na kolejny odcinek, a tymczasem żegnam się z wami, trzymajcie się, cześć.